jest to kolejny etap realizacji bardzo dużego wniosku porządkującego gospodarkę wodno-ściekową w Rawie Mazowieckiej, pierwsza faza. Cały projekt 82 miliony złotych, modernizacja oczyszczalni 28. Takiego projektu w Rawie Mazowieckiej nigdy nie realizowaliśmy. Jest to pierwszy duży projekt, który wspólnie udało nam się zrealizować. Za to wszystkim udziałowcom tego procesu inwestycyjnego chciałem bardzo serdecznie podziękować. W konkursach ogłoszonych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wzięły udział niemal wszystkie spółki z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Zgromadzenie wymaganej dokumentacji zabrało nam 2 lata. Wysiłek się opłacił, bo projekt Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka faza pierwsza zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej. Przyszedł czas na działanie. Najważniejszym elementem projektu była modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków dla Rawy. Zakres robót ogromny i bardzo skomplikowany technologicznie. Należy bowiem pamiętać, że roboty budowlane miały odbywać się na działającej oczyszczalni bez możliwości przerwania procesu oczyszczania ścieków. Ostatni etap robót zakończył się w maju 2014 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia 28 milionów 800 tysięcy złotych. Dofinansowanie w ramach projektu 17 milionów złotych. Dziękuję. Szanowni Państwo, nie sposób, kończąc tą inwestycję, nie wspomnieć o tym, że proces modernizacji oczyszczalni rozpoczął się 4 lata temu. Ten proces rozpoczął ówczesny mój poprzednik, prezes Czesław Kierybiński, któremu bardzo serdecznie dziękuję. Nie ma pana prezesa ze względów zdrowotnych. Rozmawiałem z nim, duchem jest z nami. Gratuluję Państwu tego serdecznie, bo naprawdę zrobiliście kawał dobrej roboty. Wszyscy wiemy, że zakres rzeczowy tego projektu był dość duży. Projekt był skomplikowany technologicznie. Jeszcze w trakcie realizacji, tak jak tutaj mówił pan prezes, przytrafiło się kilka, że tak powiem, niesympatycznych zdarzeń, ale udało się to wszystko w terminie zrealizować. Dzisiaj możemy świętować otwarcie oczyszczalni. Pan prezes był łaskaw wspomnieć również o tej ścieżce, którą dzisiaj możemy w ten niezbyt sprzyjający, jeśli chodzi o pogodę, dzień wykorzystać. To również jest inicjatywa, którą realizujemy wspólnie z oczyszczalnią. Chciałem powiedzieć, że generalnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska współpracuje z gminą Rawa Mazowiecka od wielu lat i ta współpraca układa się naprawdę wzorowo, bo to nie tylko oczyszczalnia, to również inne projekty w zakresie ucieplenia miasta, w zakresie edukacji ekologicznej, w zakresie termomodernizacji obiektów. I myślę, że gmina Rawa Mazowiecka może być przykładem takiej naprawdę dobrej współpracy. Widzę, że nie tylko z Wojewódzkim Funduszem, ale również ze wszystkimi innymi instytucjami. Na oczyszczalni wykonano wiele prac, począwszy od modernizacji budynku wielofunkcyjnego, budynku biurowego, zmodernizowano laboratorium, wybudowano nowy zbiornik fermentacyjny WKF, wybudowano zlewnie tłuszczy, wybudowano zlewnie ścieków dowożonych. Także modernizacja obejmowała całą oczyszczalnię ścieków. Przedsięwzięcie było bardzo trudne z tego powodu, że ani na moment nie można było przerwać pracy oczyszczalni. Dlatego też trwało to dość długo. Ponadto na pewno nie ominęły nas problemy. Pierwszy problem to firma, która rozpoczęła modernizację. Niestety musieliśmy rozwiązać z nią umowę. Musieliśmy ogłosić nowy przetarg, nowy kontrahent musiał przyjść, dokończyć modernizację. Także planowana była modernizacja na rok, 18 miesięcy na wykonanie. No, trwało to 4 lata. Dzięki modernizacji oczyszczalni jesteśmy w stanie przyjąć więcej ścieków komunalnych, jesteśmy w stanie przyjąć więcej ścieków dowożonych. Ponadto parametry wody oczyszczonej, wychodzącej już z oczyszczalni, są zbliżone do wody wpłynącej w rzece Rawce, a nawet lepsze. Stąd też modernizacja oczyszczalni spowodowała to, że zaprzestaliśmy degradować środowisko, bo nieopodal jest rezerwat rzeki Rawki, a przed modernizacją oczyszczalni nie zawsze można było osiągnąć te parametry.